Hejo, cześć, witaj w kanale w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tak, wiem, przez tydzień nie było odcinków, ale to dlatego, że po prostu nie było mnie w domu. Byłem u swojej dziewczyny i przez ostatnie kilka dni wciągnąłem się w taką grę, co nazywa się Black Desert i cały czas po prostu grałem. I jakoś zapomniałem o tym, że mam nagrać kolejny odcinek i tak jak mówiłem dzisiaj, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie farmę. Zrobimy. I po tym zrobimy sobie, zasadzimy sobie oczywiście pszenicę, ponieważ chcę na następny odcinek zdobyć konia. Więc zobaczymy jak to nam pójdzie. Będę musiał tylko zrobić sobie jak to się nazywa? No ten taki... Zaraz zobaczycie. Czekajcie. O! Dokładnie. Zrobię sobie żelazny. I w następnym odcinku zdobędziemy konia. Spróbuję chociaż zdobyć konia. I spróbuję... poszukamy diamentów. I tak na serio tutaj w ogóle, żeby zrobić trochę to, więc... tą farmę. To ziemię będziemy zbierać, mam tu jakiegoś dirta? Nie mam. Więc, bo tutaj chcę tak trochę oczyścić to miejsce, żeby móc potem jak coś budować we wszystkie strony. Po prostu wtedy będziemy mogli budować tutaj. Zrobimy, jeszcze tutaj tak dokończymy, żeby to równe było. I zaczniemy po prostu o tutaj sobie farmę. Jak coś ja tutaj poprowadzę, żeby o tutaj woda jeszcze szła. Po prostu zobaczycie, jakoś to wymyślimy. Tak, dzisiejszy odcinek będzie krótszy niż zwykle. Nie, dzisiaj zrobimy tylko sobie farmę. Nie będziemy jakoś przesadzać. Potrzebuję kamieni, więc weźmiemy... ja chyba miałem nawet kamień, a nawet nie wiem. Tak, więc... zrobimy łopatę z kamienia. I... muszę tu dokopać tego dirta, co został. Co chcesz? Nastraszyć się? Czemu on tak reaguje? Napiszcie mi w komentarzu. Lol, ten ma w ogóle inny kolor, jak to się nazywa? Kurteczki. Patrz po raz czasem, czy mikrofon dobrze mi wyłapuje dźwięki. Dalej. Więc napiszcie mi coś, jak mogę z nimi gadać. Bo ja chyba nie mogę z każdym gadać, nie? No, więc tutaj mamy... Czemu używam miecza do tego? Tutaj sobie trochę wyrównamy. Żeby to jakoś wyglądało. No i tu możemy zacząć robić naszą farmę. No tu już sobie wykopię to. Come tu daddy, motherfucker. To schowamy. Weźmiemy nasiona pszenicy. Naprawdę co byśmy mogli zrobić, to tutaj poprowadzić tą wodę tak i takie te oddziały tego zrobić, albo po prostu tutaj zacząć budować w środku. Tak o. Napiszcie mi, czy dobrze robię, czy źle. Bo jak wiecie, ja się nie znam. Więc nie wiem. Ale taką moglibyśmy sobie zrobić. Jezu, czemu takie dźwięki są pod wodą? Jesus Christ. Kurwa, straszą mnie. Ja nic wam nie zrobiłem.
Tutaj też będziemy, zaczniemy robić ogrodzenie wokół naszej bazy. Żeby mob... Lepiej papier. Żeby mobki po prostu nam w nocy nie mogły wchodzić na teren, jakby tak powiedzieć. Będę musiał tutaj też oczyścić tego dirtera, zrobić tak bardziej prosto. I będę musiał zacząć budować więcej rzeczy tutaj oczywiście. Jak wiecie, będziemy tutaj, zrobimy też sobie małą farmę owiec, wszystkiego. Ale to jeszcze trochę czasu nam zajmie. Więc czekajcie i oglądajcie odcinki cały czas. Zasadzimy sobie marchewkę. Mam 6 pszenic. To pszenica. Sadzonka dębu. Okej. Okay. Houstonia błękitna. Dokładnie, nie mówiłem wam o moim ulubionym kwiecie. O Houstonii błękitny. Więc tutaj będziemy musieli też. O tak. O. Już na soundcha. Zombie. Nic, idziemy się przespać. Bo już noc. Jak to się nazywa? Chciałem coś powiedzieć. Na razie to tylko początek tego, jak my to budujemy. To wiecie, na pewno powiększymy jeszcze. Hamulec jebany. Zaatakował mnie. Czego ja go chciałem zabić? Wiecie, będziemy tutaj robić też o wiele więcej. To na razie jest tylko sam początek tego wszystkiego. Czemu to wrzuciłem przez przypadek? Będziemy robić o wiele większą farmę. I o wiele lepszą. Tak samo jak będziemy... O, creeper. A zrobimy go sobie. Się podpala szamy. Będziemy też robić farmy zwierząt. To dobrze, bo tutaj możemy krowy znaleźć. Tam są konie. Dobrze właśnie z koniami, bo ja chcę konia zdobyć. Tutaj sobie konia zdobędziemy. Tylko ja muszę sobie coś zjeść. Zjem sobie pieczonego kurczaka. What you talking about? Zabijemy sobie świnki szybko. Wiem, napisaliście mi jak robić, żeby z tym damage'em, już zacząłem to ogarniać trochę. I napiszcie jeszcze z czego innego chcecie odcinki, ludzie, takie na przykład, nie wiem, znowu nowe odcinki random. O, tutaj jest, się schowała świnia, ty głupia. Dokładnie. Z czego chcecie odcinki i... czy randomowo, czy nie wiem. Wiem, że vlogi chcecie. To wiem i zacznę nagrywać vlogi. Tylko będę musiał zobaczyć coś ciekawego na vlogach robić, nie? Tak nudne vlogi robić, to wiecie, to nic nowego, to naprawdę może każdy robić. I ja też miałem dużo podczas codziennych vlogów, nudnych vlogów. Nawet ludzie je lubili, ale dla mnie się jakoś wydawało, mogłem coś lepszego robić. Tak naprawdę. Więc... będę próbował robić ciekawe vlogi. No i tak, więc zasiejmy sobie pszenicę. Zasiejmy sobie tyle pszenicy. Marchewki. To chyba... tam woda dobrze się nie zasadza. O. No to jeszcze sobie dorobimy tutaj. Wyszło mi dwie marchewki, to dorobimy tu. Tu, chuj, tam postawiłem pszenicę. Mała farma. Przyjacielu, kurwa, zgubiłeś się, my friend? Chodź tu. Tak, tutaj możemy zacząć... Tak naprawdę tutaj naokoło można było takie drewniane zrobić. Zobaczymy, jakoś się to wymyśli. Jeszcze muszę wszystko nad tym pomyśleć, co dokładnie. Napiszcie mi w komentarzach oczywiście, jak wiecie. Co mogę zrobić ciekawego i takie inne, bo to zawsze lepiej, jak wy mi powiecie, to też będę wiedział, że odcinki wam się podobają. Co
Schowamy to. Złamy steaka. Więc schowamy to, to. I możemy tam naprawdę iść na trochę do jakiejś kopalni. Albo możemy iść zobaczyć, co u naszych przyjaciół. Czy żyją, czy nie umarli. Możemy poeksplorować trochę dzisiaj. Okej. Okay. Tak myślę, Boże, czemu to jest taki ten... I czemu ja zawsze sobie zadaję damage? Ja sam siebie nie rozumiem. Możemy iść trochę poeksplorować. Zrobię tutaj zdjęcie na miniaturkę. Nice. Żeby móc po prostu miniaturkę zrobić kawą. Poeksplorujemy, zobaczymy, bo wiem, że są te miejsca, w których można raidy te robić, czy co to jest tam. Wiem, że po prostu się zaczynają spełnić mobki i muszę z nimi walczyć, nie wiadomo co. Tu jest w ogóle las. Ten taki z tym ciemnym drzewem. Chuj wie, jak się on nazywa. Ale, Creepa! What are you doing, motherfucker? O, kurwa mać. Bro! Bro, co? Co to, kurwa, tyle ich jest? Co wy, halo? Oh, this is the police. Don't move or I'm going to... Panie pierdolnie, bo uciekł. Ale co, czym tu jest tyle creeperów? Tam są zombie kolejne? Tam są kolejne creepery. Co to jest? Jaskinia pełna creeperów. Ja tu się w takie coś nie bawię, kolega. Fuck you. Czemu tyle tam ich jest? Napiszcie mi w komentarzach, bo ja nie wiem. Nie wiem, to jest jakaś specjalna, nie wiem, jaskinia, gdzie creepery po prostu są. Czy jak? Bo trochę dziwne, że aż tyle było creeperów tam w środku. Będę musiał chcę zapamiętać, gdzie ja jestem. Wiem, że muszę tam iść. Będę musiał sobie pobrać w ogóle, bo teraz Optifine'a mam pobranego. Optifine'a każdy chyba używa w tej grze. I muszę serybkę pozbierać. Geronimo! Ale jedno papier, nie? A może ja zacznę łowić ryby zamiast je zabijać, tylko... Nikt nic nie widział, nic nie było. Czy ja już się zgubiłem? A, dobra, już wiem, gdzie jest. Nie ogarnąłem przez sekundę, gdzie ja jestem, o co chodzi, co? The fuck? To takie miejsce, to jest twój creepy według mnie. To jest po prostu dziura w ziemi. Tak. Wygląda jakby jakieś wejście nie wiadomo gdzie. Jak wpadniesz, to się wystraszysz, jak nie zobaczysz. I tak chyba będę musiał sobie pobrać jakiegoś moda na minimapkę. Bo z minimapką jest o wiele lepiej grać. Oczywiście tu chyba te mapy można robić. Tu ile świń jest. A nie, to owce. A tu są świnie. Ja mówię, co ta świnia taka wielka? To owca. Halo, Ahmed? Będę musiał pobrać sobie minimapkę. Albo koordynaty zapamiętać swoje. Tylko nie wiem, jak nie pamiętam, jak się koordynaty patrzyło, zobaczyć po odcinku. Bo jak coś się zgubię, to żeby po prostu się tepnąć. Po prostu będę złabić szczery i się po prostu tepnę wtedy. Zamiast szukać kość. Zbieramy grzybki. Co to kurwa było? Bro. What the fuck? To było tutaj. Jezus Chrystus. Gra mnie straszy, nie wiem czemu. Kurwa, kto się tej gry ma bać? Czekajcie, ja kiedyś pierdolnąłem taki komentarz o czymś. Pamiętam, to było takie głupie.
prostu sobie szybko pozbieramy węgiel, nawet jeżeli już mamy dużo, pozbieramy exp, to exp ludzie. Expem nie można nigdy gardzić. Dobra, tu jest jeszcze więcej. Ale na razie i tak nie potrzebuję. Więc na razie tu w tej stronie nie znaleźliśmy nic. Dobrze, że wiem gdzie mam biec. Zjem sobie, bo głodny jestem. Jak sztyka sobie zjem. What? Czemu on go tak od razu, on go kurwa połknął? Jesus Christ. Ja nawet jakim kurwa sobowego tego nie łykam sobie. W ogóle to by było dziwne, gdyby ktoś kurwa umiał w ogóle znaleźć... O czym ja w ogóle zaczynam gadać czasem? To mnie tak zastanawia, bo to... Tu jest ta z creeperami. I są te mody takie, gdzie przecież można mapki pobrać. Ale kurwa, zaczęliśmy robić ten... Parkour. Escape robiby. O nie, teraz są co jest. Gdzie można sobie też waypointy zaznaczać i takie inne. Jeżeli nie wiecie co to waypoint, to takie przydatne miejsce. Co by się dobrze było nam chyba znaleźć, to jest trzcinec krowu. Nie wiem do czego, ale jak robimy farmę, to możemy wszystko pozbierać. Prawdę mówiąc. Więc w tamtej stronie na razie nic nie znaleźliśmy. Ja na początku nie będę aż tak wychodził poza tą strefę tutaj, ponieważ jak to się nazywa? Ponieważ chcę najpierw mieć moda, chcę być pewny jak mam wrócić, gdzie mam wrócić, wszystko, nie pójdę i potem chuj, nie wrócę. Takiego czegoś to nie chcę. Na początku w ogóle farmę to chciałem tu zrobić, w tej części, ale jednak tu według mnie jest lepiej. Więc napiszcie mi co w następnym odcinku mogę zrobić, co mogę zbudować i takie inne. Bo wiecie, zawsze, zawsze tak jest lepiej, jak wy mi powiecie. Jest taki upał w ogóle u nas. Nie wiem, ja tu umieram. W ogóle przez noc się to szybciej jak to się robi. No, na razie wszystko jest jeszcze małe. No. Więc jeszcze przejdziemy się, w którą stronę można było się przejść. I don't know. A w tamto się przejdźmy. O, trzcina skrowa. O wilku mowa. Co sobie od razu zbierzemy. Czemu drzewa tak nie mogą być? Zetniesz dół, spada wszystko. Tu wiecie, co... Ale są takie mody chyba, nie? Bo pamiętam, że miałem kiedyś takiego moda, jak grałem. W ogóle ile ja kodu, kurwa, kiedyś modów miałem. Ja to tylko modami się bawiłem i miałem mody na jakieś małe ludziki. O Jezu, co to za biom. Jesus. Wygląda to nieładnie. To wygląda jak bagno. Kurwa, Shreka zaraz spotkamy. Tak to wygląda. Get out of my swamp, motherfucker. Kurwa, taki Shrek, nie? Jebane. Moja dziewczyna sobie leży, myśli sobie pojebane. Chory na głowę, upadł. Czemu ta woda też tutaj tak dziwnie... Fuu, to wygląda jak muł wszystko. Co to jest za biom? Będziemy nazywać to jest biom Shreka. Nie podoba mi się ten biom. Nie podoba mi się ani trochę. Wygląda okropnie. Śnieżne biomy lubiłem. W ogóle pamiętacie sam ten odcinek, ten pierwszy odcinek Minecrafta, który nagrałem kilka lat temu. No bo przecież ja miałem na takiej podobnej górze zrobiony ten domek robiłem. Nie wiem, ja tam to w ogóle dla jaj nagrałem, ja nie wiem. I tak gra lagowała. Ja byłem sam zdziwiony, ja mówię, kurwa, taki komputer, a mi gra laguje taka. I Minecraft laguje, serio? Seriously, bro? To dżungla chyba jest. Nie, to jest normalny las. Dżungla będzie. Czy to jest jedno wielkie drzewo tam? To wygląda tak.
będzie trzeba znaleźć ładne bardzo kwiatuszki. Zbieram je bardzo? Tak. No to jest farmnik. Tak, barwnik. Tak jak każdy ten. Ale to sobie przed domem postawimy to. Fajnie wygląda. Róże sobie wezmę, też postawię przed domem. Bo wiecie, bo czemu nie? No zawsze mówię, jak coś robię, dałem, tak ja to mówię, czemu nie? I coś cały czas pytam, kurwa, czemu tam klocek jeden lewituje? Ziomuś, go kurwa down. Lewituje mi. Dobrze, bo jakbym się zgubił, to mam latający klocek, który mi wskaże drogę do domu. Będę wiedział, o, od klocka w tą stronę. I będzie trzeba też poszukać innych wiosek, gdzie na przykład inne rzeczy mają. Tak, postawimy sobie teraz kwiatki przed naszym domem. Tu wezmę róże. Jesteś mą różą. Jeszcze są tak myśleć, co ja w ogóle kurwa gadam. Będziemy teraz robimy Romantico Afriko. Tu róże. Tu Jameson. A tu bez. Ale kurwa, Mariano Italiano. Pozdrawiam Dawida, jeżeli to ogląda. On wie, o co chodzi z Mariano Italiano. Dobra, tu też postawiam. To na razie to jest, to są kurwa, to co są pierwsze takie polepszenia domu, wiem. A little bit kurwa homo. Ale ujdzie. Ale to jak od razu jakoś przyjemnie wygląda. I następny odcinek, co na pewno zrobimy, to te schody. Ja po prostu zacznę robić poza odcinkiem. Pozbieram drewno, wszystko zrobię. I potem w ciągu odcinku je sobie poukładam, więc to było na tyle w tym odcinku. Mówiłem krótszy trochę odcinek. Myślę, że on się spodobał. Jeżeli tak, zostaw łapeczkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.